unijne dofinansowanie na rozwój boksu i biegania otrzymały Suwałki. Chodzi o ponad 100 tysięcy euro z funduszy Interreg Polska-Litwa. Za pozyskane środki bokserzy otrzymają ring treningowy, stroje treningowe i startowe, specjalistyczną wagę, ale też będą mogli wziąć udział w spotkaniach z psychologiem i obozie bokserskim na Litwie, a dwie osoby przystąpią do kursu trenerskiego. Biegacze mogą liczyć na 4 imprezy biegowe w tym i przyszłym roku. Część środków trafi na coroczne miejskie święto biegania. Będą też bezpłatne treningi biegowe od kwietnia tego roku do czerwca roku przyszłego. Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji kupi sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu do organizacji imprez biegowych. Szczegóły przedstawili Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk, i Waldemar Borysewicz, dyrektor OSIR-u. Inwestujemy w to, co jest najważniejsze, czyli w zdrowie naszych mieszkańców. Tutaj generalnie będą dwie dziedziny szczególnie doinwestowane. To są dziedziny związane z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach, czyli bieganie. I druga dziedzina, o której mówiłem, sekcja bokserska działająca przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wchodzi tam sporo takich elementów, które mieliśmy okazję zaplanować, a nie udało się z przyczyn oczywiście finansowych wcześniej zrealizować. I to są między innymi zakup ringu treningowego, bo taki profesjonalny ring do walk bokserskich posiadamy już od wielu, wielu lat. Ale treningowy oczywiście jest rozstawiany na stałe i mogą nasze dzieciaki tam właśnie trenować. Zakup strojów treningowych i startowych, zakup sport testów do monitorowania treningu pięściarzy.